Pogoda bardzo w kratkę, raz piękne słońce, raz niestety bura. Dlatego zachęcamy wszystkich do tego, żeby przychodzili właśnie tutaj do Ciebie, Marcinie, ponieważ jest to rewelacyjne spędzanie wolnego czasu. Powiedz mi właśnie, jak w tej chwili wygląda taka wiedza tutaj Zielonogórzan właśnie na temat Twojej dyscypliny sportu? Witam Państwa serdecznie. Powiem szczerze, snooker i bilard coraz bardziej jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. W Polsce nie jest to już dyscyplina, gdzie bilard, a co to jest snooker, bardzo rzadko słyszę tego rodzaju komentarze. W snookera mogą grać dzieci i dorośli. Ja myślę, że dysponujemy na tyle dobrym sprzętem, jak i nie najlepszym, który jest dysponowany na świecie. I to jest fajne, że jesteśmy profesjonalnym klubem, ale tutaj przychodzi potencjalna zawodniczka, zawodnik, laik, który totalnie nie ma pojęcia, co to jest snooker i bilard, a przypomnę, że ta dyscyplina istnieje już ponad 100 lat. Może przyjść i personel bądź uczniowie, którzy są z kadry narodowej, podchodzą i pomogą tym ludziom uderzyć. Zapraszam oczywiście wszystkich serdecznie, każdy może przyjść i tutaj nikt z nikogo nie będzie się śmiał, wręcz przeciwnie, bardziej personel pomoże niż zniechęci do tego, aby uczestniczyć w grze bilardowej czy snookerowej. Kiedy wyjeżdżasz poza granicę naszego kraju i przedstawiają Marciniczkę, to wszyscy wiedzą, że jesteś Polakiem, że przyjechałeś i jesteś naszą wizytówką? Jak odpowiem, że tak, to będzie to mało skromne, natomiast liczą się z nazwiskiem Niczkę i jest rozpoznawalne nie tylko w Europie, ale już i na całym świecie. Jeszcze 2-3 lata temu była to naprawdę bardzo mało znana dyscyplina w Polsce, a teraz już nazwisko Filipiak, Wróbel, Niczkę, Jewtuch, czy Baranowski, czy Stefanów. Zawodnicy czują duży respekt i ja się cieszę, że Klub Hot Shots może się przyczynić w bardzo dużej mierze, by przede wszystkim uczyć młodzież, bo tak naprawdę oni tutaj stawiają pierwsze kroki, a my możemy później pochwalić się tymi młodymi osobami. Mateusz ma zaledwie albo aż 14 lat, a pokonał dużo groźniejszych rywali i został. Pochwal się właśnie, jakie masz teraz największe swoje osiągnięcia? Największe moje osiągnięcie teraz to Mistrzostwo Polski lat 19, które walczyłem w styczniu. No zdecydowanie na najgroźniejszym rywalem jest Adam Stefanów, kolega z klubu. No na pewno był zdecydowanym faworytem, przegrywałem z nim wcześniej zawsze, no i w półfinale pierwszy raz udało mi się z nim wygrać. Na pewno musiałem być bardzo skuteczny, bo Adam jest lepszym zawodnikiem, dużo trenuje, no i lepiej wbija, tak mi się wydaje. Myślę, że odstawnymi lepiej zagrałem, no i... No po prostu dobrze wbijałem. No. Dość wyjątkowy, ponieważ oprócz gwiazdy, którą zobaczycie, bardzo znanej osoby, którą zobaczycie za chwileczkę po tej części, to mamy dzisiaj jeszcze okazję porozmawiać z panem Grzegorzem Halamą. I oczywiście spędza swój czas wolny gdzie? Tu przy stole bilardowym. Dlaczego? Snookerowym, to jest ważne. No właśnie, to są takie kuchy, których mnie Marcin uczy, bo no jak się w snookera spróbuje chociaż przez chwilkę zagrać, to stół bilardowy wygląda jak dla dzieci. Tak. Duże te łzy, w ogóle te odległości takie maciupkie, a stół, to tak jak się gra w piłkę nożną na takim małym boisku, gra się i nagle się zobaczy to duże, prawdziwe boisko, to nagle człowiek sobie zdaje sprawę, że piłka nożna to jedno, a jeszcze trzeba mieć kondycję, biegać, nie, że z jednej strony na drugą. Snooker jest trudniejszy w sensie takim, że naprawdę te odległości i rozmiary zmieniają się drastycznie i ta precyzja musi być niewiarygodna. Dlatego jeśli się ogląda relacje sportowe, wygląda to niewinnie, ale wymaga niewiarygodnej precyzji i chyba szlachetność tego sportu jest taka pociągająca, prawda? Kamizelka, muszka, wpada precyzyjnie. No, to jest to, no i jeśli coś mnie przyciąga do tego miejsca, to te dwie rzeczy. Sam snooker jako snooker, który jest miłym spędzaniem czasu kulturalnym i takim
o, jak to mawiają babcie, chcesz zająć myśli, zajmij ręce. Jest takie fajne powiedzenie i rzeczywiście jest to bardzo odstresowujące. Gra, skupia się, no chyba, że ktoś jest już takim nawykowym sportowcem, że wpada w szał, jak ta kulka nie tak poleci. Ale ten sport wymaga cierpliwości, precyzji, takiego właśnie większego skupienia niż takiego, no nie da się krzyknąć na kulkę, że ona się wystraszyła i schowała do dziurki.